Przechodzimy do kolejnego punktu. Propozycją pozostawienia opinii dotyczącej ponownie do zawarcia umowy na lokalu socjalnego. Pan Kraszewski opowie o uchwale w takim skrócie dużo. Bardzo proszę. Przypomnę, nie ma żadnych zastrzeżeń co do pozytywnej opinii w kontekście przedłużenia umowy najmu dla osób zajmujących te lokale, natomiast tutaj jeszcze byłem wyjaśnienia, że zmieniła się to procedura, której efektem jest ostatecznie nasza opinia. Do tej pory korzystaliśmy zwłaszcza tutaj z pomocy pracowników miejskiej ośrodka pomocy społecznej firmy nr 9, którzy na miejsce, żeby udawali się, sprawdzali, jaka jest sytuacja pod względem bytowym tych osób zainteresowanych. W tej chwili od października 2012 roku znowelizowano uchwała Rady Miasta w zakresie opiniowania wniosków o przedłużenie najmu lokalu socjalnego. I na takie wizje lokalowe udajemy się my radni. Na tych trzech wizjach byłem na razie ja sam, bo też chciałbym nadmienić pewną kwestię związaną z procedurą, która jest uznana jeszcze w tej chwili, bo być może będzie tak w niedalekiej przyszłości, mam nadzieję, że już od przyszłego miesiąca, że wspólnie z pracownikami MOP będziemy dawać na takie wizje lokalowe. W tej chwili ta procedura po prostu nie istnieje. Z naszego punktu widzenia jest to takie nie do końca uporządkowane. Dlatego wnioskowaliśmy tutaj na konwencji przewodniczących rad dzielnic o to, żeby uporządkować tą kwestię. Nie sami rady, ale we współpracy właśnie z pracownikami MOPS, którzy są kompetentni w zakresie praw socjalnych, którzy rzetelnie potrafią oceniać tego typu sytuacje, którzy niejednokrotnie znają sytuację tych rodzin, bo to są rodziny z reguły korzystające z pomocy ośrodka pomocy społecznej. No do tego tak to wygląda na dzień dzisiejszy. I tak jak mówię, nie ma żadnego zastrzeżenia. Także ja proszę o poparcie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, to jest to, co ja piszę. To jest wniosek drugiego punktu lotniczego, to socjalne lokale. To jest, z tych trzech wniosków mamy tylko jeden z drugiego punktu, to jest do 45. Proszę Państwa, jakieś głosowania są? Nie widzę. Na czym będziemy głosowali? Projekt uchwały, który dotyczy pani Teresy i pana Radusza Pietra, ulica Sikorki 15 przez 14. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 19. Kto jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu, nie widzę.